optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiskowa. Dziękuję, Krony, za twój wkład, a więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elex. W poprzednim odcinku natrafiliśmy podczas szukania wskazówek drogi do Kalana. Trafiliśmy na dodatkowego questa. To znaczy nawet dwa questy związane z panią i jej trolem, Kruszynką. Ale teraz już wracamy i z tego co patrzę na internecie, wskazówka powinna być tu. Znaczy w każdym razie gdzieś tu. Proszę bardzo, cztery domy. Okej, to mamy załatwione. Tutaj już z tego co pamiętam nic nie ma innego do roboty. Okej, notatka numer 5 jest. Okej, musimy się teleportować do fortu. I to będzie tu przy okazji, to od razu se machnę znacznik. Cyk, cyk. Bunkier księcia, dziękuję. No niestety, ale za to jak zrobili mapę w tej grze, no to powinni dostać pałę. Gdybyśmy byli w szkole. No ale szczerze mówiąc, aż tak bardzo to nie przeszkadza. Trochę irytuje, ale da się z tym żyć. Naprawdę są gorsze rzeczy, które gra może robić. Takie jak na przykład niestabilny framerate. Niestabilny framerate to jest coś, co mnie tak wyprowadza z równowagi, że myślę, że palpitacji serca dostaje. Dlatego Survivor przez pewny czas był grom nie do zniesienia, ale na szczęście już wyszedł patchek, naprawili to, więc powiedz mi nie trójce, myślę, że Jedi Survivor będzie robiony na kanale. Więc tak. Bez problemu. Okej, teraz pytanie, gdzie będzie ta wskazówka? I to jest miejsce, w którym też już chyba byliśmy i to przegapiliśmy. Chociaż, kto wie, może nie przegapiliśmy. Właśnie pytanie, czy ja mogę jakoś w moim adiuntorze sprawdzić, co już tam udało się nam... Może tu będzie. Cztery domy, część pierwsza. Nie ma. Dziwna sprawa. A, dobra. Tu to mamy. Tylko, że coś się zbugowało i mamy też tutaj coś takiego. Nie można to kliknąć ani nic. Czarny dom jest po lewo, biały dom tam jednego lata. A w sumie przeczytajmy to, bo jakiś tam dodatkowy exp. Dobra, to teraz musimy przeszukać ten budynek dogłębnie. Okej, to było szybkie. Jak widzicie, idzie sprawnie całkiem. Elex w czystej formie, też w cenie. Pytanie, czy mi się chce to przeszukiwać do końca. Jeśli mam być szczery, to tak średnio bym powiedział. Figures. Ta butelka mi się wygląda na taką, co... Oczywiście, że można ją zabrać. No dobra, okej, chyba już nic więcej tutaj nie mamy do roboty. To sprawdźmy, gdzie jest piąta wskazówka. A, piąta, no piąta wskazówka to jest tam, gdzie byliśmy w dwa odcinki temu. Okej.
Czy powinniśmy mieć ten teleport odblokowany? Teraz idziemy do Abessy. Abessa jest tutaj. Okej, mamy to. I miejsce, do którego musimy się udać, jest tutaj. Szybko pójdzie. Przy okazji trochę świata pozwiedzamy. Same plusy, jeśli mam być szczery. Same plusy. W sumie teoretycznie... Nie. Myślałem też o tym, żeby czy nie wziąć questa. Z tego questa związanego z ofensywą sędziego Ulbrichta. Ale na to poczekamy, aż będę miał jednak troszeczkę lepszy ekwipunek, bo... Okej. Solo. Z kolosem... Właśnie dlatego nie powinniśmy jeszcze brać się za ofensywę Ulbrichta. Ponieważ... trochę tych kolosów będzie. A oni, jak widzicie, są troszeczkę niebezpieczni. Krony, czy mógłbyś go dobić, zanim on zabije mnie? Jak widzicie, pomimo, że jesteśmy już w stanie jakoś wygrać z kolosem, to i tak trochę wysiłku nas to jeszcze kosztuje. A tych kolosów będzie trochę, więc przydałoby się chociaż ogarnąć taką broń, którą będziemy w stanie... i żeby było śmiesznie, jest ich dwóch. Okej. Jakby sobie tu z nimi poradzić? Mam pomysł, jak sobie z nim poradzić. Mam pewien pomysł. Jeśli to nie zadziała, to już oleję. Dobra. Ruiny hotelu w Goliet, tu chcemy się przenieść. Mógłbym do Hortu, ale nie chce mi się. Szczerze mówiąc, Goliet znam najlepiej z tych wszystkich miejscówek, ponieważ Goliet i Fort, bo tam najwięcej czasu spędzałem. Ja w ogóle zauważyłem jeszcze jedną taką prawidłowość względem pierwszego Gotika, bo patrzcie, jeśli chodzi o Alexa, to żeby dostać się do Goliet albo żeby zostać Berserkiem w Baniton, trzeba się wykazać wykonując questy. Czyli tak samo jak w Gotiku było ze starym obozem oraz obozem na bagnie. Ale żeby dostać się do nowego obozu w Gotiku pierwszym, wystarczyło jedyne co zrobić, to oddać listę, którą dostaliśmy od Diego Laresowi, a on potem ją oddaje nam z dopisowanymi rzeczami i mówi, żebyśmy ją donieśli do właśnie do Diego, nie? To tu jest podobnie, po prostu żeby być klerykiem w sumie wystarczy wykonać jeden quest i już to mamy, nie? Naucz mnie czegoś. Jasne. Tak w sumie trochę. Dobra. Jeśli to nie pomoże, to już nie wiem co pomoże. Nie no, to trzeba będzie ekwipunek zupdate'ować, no nie ma rady. Okej, zobaczymy jak teraz sobie będziemy radzić z tymi kolosami. Z tego co powiadam, nie będzie to jak większy, bo jakiś duży bonus, ale wiecie, zawsze coś. Okej, jeśli chodzi o broń palną, to się tak na oko nie zmieniło nic.
Dobra, niech on podejdzie. Okej, źle wytajmowany unik, ale to nie szkodzi. Okej, to nie działa. To nie pomaga. Ale już z tego co pamiętam, na serii jednego kolosa udało mi się już sprzątnąć. Ja w sumie łyknę se. Dobra, kif to, mam dużo tych eliksirów. Ewentualnie magią mogę spróbować. Coś tam podziałać. Jednak stary, dobry miecz jest najlepszy. Znowu źle. Dobra, dawaj mi Alex w czystej formie. Kolosy są fajne, bo dropią właśnie te... Alex w czystej formie. A to zawsze się przydaje. A nie mam już many. Nieważne. Teoretycznie mógłbym spróbować się do niego podkraść. Kurwa. Co za wkurwiające bydle. A, tam jeszcze są albowie. Myślałem, że już wyrżnąłem stąd wszystkich. Dobra, nieważne. Dobra, zaraz tam do was przyjdę. Co się tak niecierpliwicie? Tylko zapiszę grę najpierw. Rozpoczynamy akcję wyczyścić północną Abesę ze wpływu albów. Aha. Dobra, już połykam te. Dobra, trochę zużyłem tych tych eliksirów, ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, szabrujemy. I teoretycznie to ja nawet za bardzo nie musiałem ich wyżynać, ponieważ ja tam muszę się dostać. Trudno. Wiecie, exp jest w cenie zawsze. Aczkolwiek w grach tego typu moim zdaniem najlepszym źródłem expa jest po prostu wykonywanie questów. Poziom zagrożenia akceptowalny. O! W końcu! W końcu trochę optymizmu z tej blaszanej puszki. Aha. A nawet jeszcze do Ksakoru nie wesz. O kurwa. Okej. Tu ktoś jest. Pozbędę się go. I tak, to są łupiewce. Dobra, jestem emisariuszem. Nie fikaj mi tu.
Żegnam. Co, Krony poradził sobie z... No nieźle. W ogóle to jest dla mnie zastanawiające, że łupiewca w tej grze to zarówno są jakieś mutanty, albo po prostu, albo też jacyś tacy, wiecie, niezrzeszeni, którzy mają wrogie zamiary. Dobra, ale tu powinna być wskazówka. Kolejna. I... Nie, to jest dziennik, to nie po to tu przyszliśmy. Spoko, możemy pospać. W ogóle ciekawe, jak się śpi w takiej zbroi. Dla mnie to byłoby takie, wiecie, kinda niewygodne. Okej, już widzę. Już widzę, tu leży. Coś tam wisi. No, coś tam wisi, coś tam wisi. Coś jeszcze? Nie. Okej. No to kontynuujemy nasze zadanie i następny jest w Ksakorze. Niedobrze. Liczyłem na to, że jeszcze nie trzeba będzie tam iść. I to będzie chyba najbardziej hardkorowe. I... Okej. To już wam tu mówię, jak się sprawy mają. Nasza wskazówka jest tu, w tym miejscu. Najprościej byłoby iść stąd, ale niestety... No dobra, chuj. To będzie przeprawa, musimy stąd iść. Chyba tak będzie najbliżej. Przy okazji już teleport co odblokujemy. Zalecane wyzwanie posiłków. No ciekawe jak, jeżeli ta gra pozwala na tylko jednego towarzysza. Weź ty się czasami zastanów, co mówisz. Teraz pytanie, jak bardzo niebezpieczne będzie używanie normalnych, oficjalnych dróg? Bo tu się na pewno będzie roić od albów. Aha, już nas chyba zauważyli. Wiecie, oficjalne drogi będą się roić od albów, a nieoficjalne od właśnie takich gówien. Co lepsze? Chyba gówna lepsze. A gdyby tak... Dobra, chuj. Idziemy nieoficjalną drogą. Albo i nie idziemy. Bo pizga. O, ja tam już widzę Alba. Pytanie, czy jest sam. Na pierwszy rzut oka wiele wskazuje, że tak. A nie, to łupieżca. Dobra. Tragedii nie ma. Albowie też tu są, żeby nie było. Oj, to jest jakiś ważny, bo on jest imienny jeszcze. Krony, czy mógłbyś pomóc? Dobra, wiecie co? Za dużo gówna naraz, za dużo.
Nie dadzą w spokoju nagrać odcinka. Nie dadzą po prostu. No to powiem tak, będzie śmiesznie. Dobra, zapiszę tu, bo nie chce mi się tego zbierać ponownie. A tak jest odrobinę łatwiej, bo mam tego swojego towarzysza, nie? Ja w ogóle jestem ciekaw, czy Xakorot zawsze był takim mroźnym terenem, czy to jest właśnie efekt, jeden z efektów uderzenia komety, że klimat się w tym miejscu zmienił kompletnie. W ogóle moim zdaniem Gothic. Alex świetnie bardzo ładnie pokazuje postapokaliptyczny świat, że są ruiny. Czasami można znaleźć jakieś stare zdjęcia, notatki, czy też radio włączone, które coś tam nadaje. Dobra, spróbujmy podobnie podejść do tematu. Znaczy, myślę, że dobrym początkiem będzie pozbycie się tego łupieżcy, bo z pewnością będzie przeszkadzał. Okej, okay. Krony odwrócił uwagę, bardzo dobrze. I w ogóle on teraz ma inną broń, ten Girdax cały. Au. Dobra. On jest niebezpieczny, ale jakoś sobie poradzimy z nim. Cyk, cyk. Okej, tym razem lepiej. Zapisz. I gdzieś tu jeszcze chyba powinien być kolejny łupiewca. Szabrowanko, szabrowanko. Kurwa, to wygląda jak taka baza radziecka. Arktyczna. Właśnie kiedyś widziałem na internecie zdjęcia co tam zostało pod jakiejś tam radzieckiej stacji badawczej na właśnie Antarktydzie. Okej, twórcy gry na pewno. Teraz pytanie, wiem, zadaję sobie ostatnim czasem dużo pytań. Mogę zhakować, nie ma problemu. Okej, czyli spróbujmy w tę mańkę. 1, 2, 4, 9. Okej, czwórka jest w złym miejscu. To w takim układzie czwórka może być tylko tu. Okej, wszystkie są
Okej, czyli czwórka musi być w takim układzie... Gdzie jest może czwórka? A, okej, czwórka. To czwórka musi być na ostatnim miejscu, innej opcji nie ma. Wchodzę w to. No, rozwiązałem zagadkę. Aczkolwiek nagroda była gówniana. Zamknij pysk. Nie no, zaraz cię odeślę. Gdyby nie to, że jesteś przydatny, to bym dawno to zrobił. Notatki badawcze Girdaxa. Niech zgadnę, promieniowanie będzie. O, modziwo nie. Kurdek, że ja trafiłem. O kurwa. O ja pierdolę. Ja Krony, zejdź mi z drogi. Co za imbecyl. Zginąłem przez Kronego teraz. Zginąłem kurwa przez Kronego. Wiecie, jaki z tego morał, ciekawość to jest trzeci stopień do piekła. Dobra, trochę mądrzej to zrobię. Fuck. I teraz mnie nikt nie... Albo i zajdzie od tylca. Dobra, ale teraz mamy przynajmniej większe szanse przeżycia. Czyli najwyraźniej albowie też się bawią w eksperymenty na ludziach. Jeszcze tomu drugiego brakuje ich jego notatek. Czy to jest tom? Tak, to jest drugi. Ciekawe, czy z tym jest jakiś quest związany. Okej, to chyba wszystko. Dobra. Elektrozłom. Dawaj mi to. Okej. Z wysoka powinniśmy lepiej dostrzec zagrożenie. O ja pierdolę, jeszcze kawał drogi. A czasu na odcinek zostało mało. Okej, widzę samotnego Alba. Idealny cel. A nie, to robot. Ale Albów. No i tak ziołolecznicze randomowo tak w dziwnym miejscu rośnie. Moment. Czekajcie chwileczkę. A, dobra, już myślałem.
Myślałem, to mi tak się trochę przypominało z daleka ten symbol Kalana. I to byłoby naprawdę zastanawiające, co by robił w takim miejscu. Bo raczej wyznawców Kalana w tych terenach to bym się nie... jedna z ostatnich rzeczy, jakie bym się spodziewał. Drugą jest oczywiście ogrzewanie centralne. To ty strzeliłeś? Dobra, to on strzelił. Okej. Jak to fajnie, że już nie każda, nie ma tak, że każda walka jest wyzwaniem. Nawet w Dark Souls tak nie ma. Nie czarujmy się. Zostaw mojego drona. Dobra, tam jest baza albów, którą na szczęście z tego co widzę, posterunek znaczy się, którego z tego co widzę możemy pominąć na szczęście. Chociaż i tak pewnie będziemy musieli się jakoś przebić, bo skoro już tu jestem, to zależałoby mi na odblokowaniu teleportu, który jest tam troszkę dalej. Bo wiecie, czemu nie? Analiza systemów obronnych. Prawdopodobieństwo zasadzki 50%. 50-50 mogę przyjąć takie odsy. Aha. Krony, weź słabszego, jakbyś mógł. A na szczęście wydaje się dosyć niezdarny ten przeciwnik. Widzicie, co on robi. Damy z nim radę. Chodź. Chodź tu, dziwko. Co ja nawet chyba rola nie musiałem robić w tym miejscu. Oj, jeden cios za dużo. I zdechłem. Cudownie. Wspaniale. Dobra, gdzie ten bydlak? Szczuromasa skasuje. Cię tyrtognija. Chciałem powiedzieć. I teraz jesteśmy sami. Tak, nie trzeba robić roli. Wiecie, wystarczy go tak obejść. Widzicie? O kurwa. No jednak nie zawsze. No ale już to powinno być po nim. Okej, po nim. Wspaniale. Okej, no to... Z tego co pamiętam, wskazówka powinna być w takim jakby budynku, który przypomina trochę radar.
Powinien być gdzieś w tej okolicy. To chyba, i to chyba nawet ten budynek. Okej. Co ty robisz, szakal? Nie ta strefa klimatyczna. Dobra, ten jest daleko, to raczej się nami nie zainteresuje. A, tu jest kolejny robot. Nie ma problemu. Okej, dobra, chyba już wiem co i jak. Nie wiem co i jak. Cyk, cyk, cyk. I teraz już. Easy. Łatwizna. No, powiedzmy, że może być lód. Ale to nie zmienia faktu, że nie po to tu przyszliśmy. Okej. Znaczy, to jest to miejsce. Tego jestem pewien. I jestem też tego pewien, że nas tu nie było. A nie, przepraszam, to jeszcze kawałek dalej. To tu będzie. Czyli jeszcze trochę. Czeka nas jeszcze troszkę zabijania. Ale dziwię się naprawdę, co tu robią szakale. Szakale to bardziej mi się kojarzą z takimi ciepłymi miejscami, takimi jak pustynia czy coś w tym stylu. Aha. Ekstra. I jeszcze ktoś, któryś z nich ma granaty. Pięknie. No. Wy chyba sobie ze mnie śmiecie żartować. Przeżycia krytycznie niskie. Po czym wnosisz? O kurwa, szakala zobaczył i od razu. Krytycznie niskie. Może tak z 10 poziomów temu tak. Ale teraz żyjemy w przyszłości. Dobra, skoro oni tutaj byli, to znaczy, że chyba czegoś pilnowali fajnego. Albo i nie. Już, uspokój się. Zatrzymaj się. Już. Dobra.
Może jeszcze niżej. Czekajcie, zobaczę dla pewności. Albo nie, bo już jest 40 minut odcinka, to zrobimy troszkę inaczej. Ja po prostu poszukam poza nagraniem tego przedmiotu i odpalę i następny odcinek zaczynamy od momentu, kiedy go znajdę. Tak więc to było na tyle. Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.